pracowników naftowców w Zielonej Górze. Barbara Święta o górnikach pamięta. Chciałbym dzisiaj, jakby poszerzając także znaczenie tego, i dodać i o górnikach, nafciarzach, gazownikach, tych wszystkich, którzy tworzą tę wielką rodzinę górniczą oddziału zielonoludzkiego PGNiG. Akademia Barbórkowa to oficjalne spotkanie w górniczym gronie. W tym roku szczególne, ponieważ PGNiG SA oddział w Zielonej Górze to jest jedyny organizator tego święta w Zielonej Górze. Spotykamy się w naszym gronie, w gronie tych, którzy pracowali przez cały rok na sukces naszego oddziału. Dziś, w dzisiejszym dniu będziemy mieli tutaj odznaczenia przyznane przez ministra energii, przyznane przez prezesa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Będziemy również przyznawać stopnie górnicze inżynierów górniczych, techników górniczych i docenieni zostaną ci, którzy pracują w naszej firmie nawet 45 lat. Odpowiednie listy gratulacyjne zostaną oczywiście tym osobom wręczone. Dzisiejsza uroczystość, to nasze święto górnicze, to jak słyszałem, czas przede wszystkim podsumowań, czas planów, opowiedzenia tego, co chcemy zrobić w najbliższej przyszłości, i czas życzeń pomyślności, górniczego szczęścia, zdrowia dla braci górniczej, dla ich rodzin. Oddział jest w takiej obecnej sytuacji, gdzie naprawdę mamy powody do dumy. Udało nam się zakończyć kilka wspólnych z oddziałem geologii, eksploatacji i inwestycji, które pozwolą nam w następnym roku osiągnąć rzeczywiście rekordowe wydobycie, szczególnie w zakresie ropy naftowej. To nas bardzo cieszy i nie ukrywam, że planujemy również zwiększenie dostaw gazu dla naszych kluczowych klientów. Jeżeli chodzi o wydobycie ropy i gazu, to był to bardzo dobry rok. Już wiemy, że te plany, które były założone na początku roku, zostały zrealizowane, także to jest oczywiście bardzo dobra wiadomość. Wiemy, że ta perspektywa w następnym roku wydobycie ropy się zwiększy w oddziale w Zielonej Górze.